jeszcze, jeszcze nie. To zapraszam. Zobaczmy sobie ciekawie, jak to będzie. Kosta śmieci dodajmy, to będzie wyciągnąć. No tam koledzy, kawka, herbatka, kiełbaska też będzie zaraz. Także. Ale kawa, herbata, kofel. No. Wszystko mamy. Kofle. Tam właśnie patrzyłem i chcę znaleźć. To nie, to ci sparzy. Czemu? Trzeba... albo inaczej, my tu napiszemy pismo. A dobra. Chcesz zobaczyć, że to faktycznie coś będzie słychać na tym. A podłączę radiotelefon, to znaczy transceiver Panasonic. No to podłączę Panasonica. Jednopasmowy, QRP. Podłączaj Panasonica. A pod antenę o, już coś jest. To, tu, wejdź. Może nie jest najgorzej. Może co z tego będzie, zobaczymy. Te drzewa nie przeszkadzają? Nie. W sygnale? Nie, słuchaj. Popatrz, na przykład jakaś stacja tutaj jest. Nie wiem, czy to widzisz. Jest stacja odbierana tutaj. No, aha. Czekaj, czekaj, powiększę to. A, widać się to. O, widzisz? No, no. No i jest jakaś stacja odbierana na 3,8, ale... Czekaj jeszcze. Bogdan! Moment. Reklamacja. Weź nowszy model. Nowszy model weź. Zaraz zakończę pracę, bo radiowy powiem. Znikło, co? No tak, tak, bo teraz odbieram inną stację. O, widzisz? Tutaj ktoś pokazuje wzmacniacz z sieci UMTS w technologii do Hertego. I to jest akurat znana stacja. To jest Chris ON1RC. On w zasadzie współuczestniczy w tych pracach nad różnymi wersjami kodeków i tak dalej, i tak dalej. Czekaj, czekaj. RA8CUA, tak? A, to jest ta wyżej, dobra. Wyżej jest stacja jakaś rosyjska, tak? A, to Rosjanie też nadają. Jak widzisz, Rosjanie też nadają DATV. Też, rozumiesz, posiłkują się modułami wzmacniaczy z UMTS-u, z sieci UMTS. No bo to jest najbliżej 2,4 GHz, nie? No i no tutaj jest beacon, wiadomo, tylko że on może być jeszcze... Czasami jest źle wysyłany do satelity i są jakieś takie artefakty, chyba właśnie to mamy dzisiaj z tym do czynienia i oni muszą codziennie resetować. Tam o 20 chyba 2 czy 21 jest reset tego całego, żeby, bo to jest na Raspberry Pi zrobione wysyłanie tego sygnału. No jak widać, tu się, tu też klękło, nie? No, ale to się nie ma co przejmować. Czekaj, damy OR1XC. Ale też się można z nimi komunikować tak na wizji? Tak, przez Skype'a albo coś? Wiesz co, znaczy... Czy oni udostępniają takie filmiki swoje gdzieś ze spotkań krótkofalarskich, jakichś tam prelekcji? Tak, 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 jak najbardziej. Ostatnio była, rozumiesz, prelekcja w Bochum. Bochum to jest takie centrum, można powiedzieć, AMSAT-u, tak? Czyli tej, no nie tyle firmy, tylko takiego zrzeszenia, które w Niemczech się zajmuje... zajmuje się no, całą obsługą tego satelity, między innymi Kłosto, bo to nie tylko Kłosto, nie? Ale między innymi, nie? No i ten, i
No, widzisz, o, zobacz, beacon jest wyświetlany całkowicie niepoprawnie, mimo że on jest wysyłany, ale on jest źle wysyłany, nie? No, natomiast zobacz, sygnał jakiegoś tam kolegi, powiedzmy, no, na pierwszym tym ekranie niech będzie. Widzisz, to jest parę tam naście czy parę sekund, w zależności od złożoności obrazu i już mamy, tak jak normalnie kręcenie przełącznikiem w telewizji, nie? No, no, no. No i tutaj na przykład na dole w tym drugim odbiorniku w tej chwili kliknąłem, mamy, rozumiesz, tą stację z Włoch. Zobacz, to jest moment, ten moment przełączenia to jest chwila, tak? No i teraz tam na górze zrobimy jakąś stację. Już ci powiem, no to jest właśnie ta rosyjska stacja. O, i masz tutaj, popatrz. I oni puszczają różne filmiki, nie? Ze spotkań, z różnych tam... różnych imprez, tak? No, no, no. I to tak to wygląda, nie? No, także widzisz, tu są jakieś wywiady, na przykład ta stacja z Włoch, ona w tej chwili robi... prowadzi taką quasi telewizję amatorską, widzisz, prowadzi po prostu, zapraszani są kolejni koledzy do studia i robione są z nimi wywiady po prostu, nie? No widzisz, jeden zadaje pytanie drugiemu i jakaś tam pomiędzy nimi konwersacja następuje i wymiana doświadczeń. No i ja gadam. Wiesz co? No i dobra. Widać coś? No. On chce taki węgiel, no właśnie, lepiej trawi, żołądek. To nie jest upieczona kiełbasa, no. To jest ledwo zaparzone. Co, chcesz to? Nie, to jak dopiero położyliście, nie, bo myślałem, że jeszcze nie ten. Widzę, trochę przywęglone, to tak... Także... Wolniej kamerę ruszaj, za szybkie te swoje filmy. Za szybkie, tak? Slow motion. Nie wiem, czy... To było tak, że... Byliśmy już w systemie wiedzenia. Żeby to odebrać, to musimy się przełączyć. Ten modul. No i powiedzmy, że i tu spróbujemy odebrać i tu tą naszą transmisję. Tak. No i jak widać, jesteśmy w tej chwili na satelicie. To jest tylko część odbiorcza. Tu nie ma części nadawczej, żebyście wiedzieli. Nie? Tak to wygląda, nie? No. Jest nawet dość mocny sygnał odbioru. Tak. No jeszcze tutaj jest całą grupkę. OT 12, tak? Tak. Wysyłamy to w tej chwili na satelitę na, no, można powiedzieć, pół świata. No, tak? No bo to... Krakowski oddział terenowy. Krakowski oddział terenowy numer 12. Tak. No. Także Żółwy jesteście w tej chwili wszyscy, jak tutaj... W kosmosie. Nie trzeba wsiadać do Falcona numer 9. Żeby się w kosmosie znaleźć. Także wczoraj był start balonu, też żeśmy wysyłali z Niepołomic. Moła. Z Moła, tak. No dzisiaj jest to ta transmisja tutaj z terenu
Muzeum, tak? Spraw Wojskowych. Wojskowych. Fort Swoszowice. No i jak widzicie, to wszystko ma prawo działać, tylko trzeba troszkę temu poświęcić, nie? Bardzo się cieszę, że w ogóle się to udało. No, w sumie to też zasługa tego odbiornika, który tutaj bardzo szybko się nam pozycjonuje. Tak dla przyrównania jest taki program DVB-S GUI, ale ten DVB-S GUI, on po pierwsze musi mieć bardzo silny sygnał, a po drugie to jego pozycjonowanie jest czysto software'owe, więc to pozycjonowanie, ale pewnie znacie taki program jak SDR Console, prawda? Znacie, tak? Słyszę, no. No na pewno znacie. Tak. No, zwłaszcza kto używa radia SDR-owego, to na pewno z tym miał do czynienia. Jest to jeden z chyba z najlepszych programów, który jest dostępny na tak zwanym rynku, tak? Napisany całkowicie za darmo przez jednego z kontrolowców. I on teraz już ma wersję beta, ale jeszcze nie wypuścił tego oficjalnie, tylko niektórzy tam beta testerzy to mają. Ma program właśnie do obsługi transmisji satelitarnych. Czyli robi taki odpowiednik SDR konsoli, tylko i wyłącznie do odbioru telewizji satelitarnych. Mało tego, jest bardzo częstym gościem na DATV, z tego co słyszałem, i na razie jako obserwator, nie? Ale może się kiedyś pojawi jako ten nadawca, tak? DATV. Tych nadawców, no, z Polski na przykład jest tylko 4. Tak? Aha. No bo to zresztą można na brytyjskim towarzystwie telewizyjnym, telewizji amatorskiej, w skrócie BATC, British Amateur Television C. No, coś tam. Już nie pamiętam, jakie jest rozwinięcie tego skrótu. Albo kompan. Nie, no nie kompan. Nie. To jest raczej stowarzyszenie, tak? No i tam można sobie zobaczyć, jakie stacje właśnie są nadawcami, również i z SP, no, i również i z Polski. Nie? Także można powiedzieć, że bardzo się cieszę, że pomimo wielu niekorzystnych rzeczy, prawda, udało się po pierwsze złapać stabilne łącze, bo przez te drzewa, zobaczcie, to nie jest takie proste. Którą mamy godzinę w tej chwili? 13.10. No to sobie wyobraźcie, że tam gdzieś jest 12, a tam gdzieś jest koło 100. Czyli w zasadzie tak w stronę drzew, prawda? Tak. No więc można powiedzieć, no jest to takie karkołomne było zadanie. I w zasadzie jak kiedyś tutaj zacząłem pierwsze próby na tej górce, to spłonąłem. Po prostu nie byłem w stanie znaleźć sygnału. Tak? No oczywiście to była dużo mniejsza antena. Mała była wtedy, pamiętam. No to była, ja wiem, 70, 80, już nie pamiętam. A ta ile to? Ta jest 120. To jest 120, mało tego, według pewnych informacji tam przekazanych, być może to tak jest, nie wiem, ale to sprawdźcie sobie sami. Z tego co słyszałem, jest jakaś taka szansa na to, że już tych 120 się nie będzie produkować. Tak, to są jedne z porządniejszych profili, bo trzeba wiedzieć, że jakość anteny to nie jest tylko to, że ona jest, nie? Sztywność, tylko tak? Po prostu jej sztywność i jej dokładność wykonania, tak? Tak? Czyli tak jak mamy soczewkę, to możemy ją zrobić, gdzie promień tej soczewki, czy tam średnica tej soczewki to będzie taka, a może być bardziej skupiona, prawda? No i to jest właśnie dokładność wykonania tego typu rzeczy, nie? No. Teraz tak, to co tutaj widzicie, to jest część odbiorcza, tak? Czyli mamy antenę z konwerterem LNB, to jest taki konwerter, który ma stabilizację specjalnie włożoną do środka, czyli to jest już tam nie wiem, czy tam jest TCXO wsadzony, ale no jakiś rodzaj stabilizacji, bardzo precyzyjny, chyba do 0. Chyba do 5 ppm, o ile sobie dobrze przypominam, nie? Czy 0,5? Oj, 0,5.
Ale to można sprawdzić na stronie tam internetowej. Nie, nie, w tej chwili sobie nie jestem w stanie przypomnieć, jaka to stawia. Do nadawania czy tam odbioru samej amatorskiej telewizji nie jest w zasadzie potrzebna właściwie stabilizacja. To jest zaskakujące może być, ale początki telewizji satelitarnej to są przecież te LNB, które były strasznie niestabilne, więc oni wszyscy musieli zrobić to tak, żeby nawet gdy będzie odbiornik sobie pływał temperaturowo na przykład, nie, czyli częstotliwościowo również, to zrobili to w ten sposób, że pomimo tego te wszystkie satelitarne zestawy były w stanie odebrać sygnał, nie? No więc mamy LNB, konwerter, leci sobie kabelkiem do odbiornika na wejście satelitarne. Jeszcze przed wejściem satelitarnym jest tutaj takie urządzenie, które wszczykuje to napięcie, no bo w każdym konwerterze są dwie anteny, prawda? I chodzi o to, że w zależności od napięcia, czy tam tonu, no powiedzmy, to jest wybierana jakaś tam polaryzacja, czyli 18 V, czy tam powyżej 12, no umówmy się, powyżej 12 to jest jedna, czyli na przykład jak chcemy na QoS-to odbierać SSB, to ja muszę tym magicznym niebieskim pudełkiem sobie przełączyć to na drugą pozycję, bo niech ktoś tam przełączy sobie, albo dobra, ja już to przełączę, stryk, i zobaczcie, co się dzieje z sygnałem. Nagle sygnału nie ma, prawda? Nagle ten sygnał wchodzi na minus, prawda? No to już poniżej zera, tak? Tak. Nie odbieramy w tej chwili. Nie jesteśmy w stanie tego odebrać, nie? Dopiero przełączenie się na tą drugą antenę, prawda? Na tą przy zmienionej polaryzacji, dopiero wtedy, tak? Jest wideo. Nagle się okazuje, że co? Że ten sygnał nam wraca na plus 4, czyli z minus 3 na przykład w tym przypadku wrócił nam na plus 4, tak? To jest znacząca różnica, to jest po prostu ogromna różnica i można się naciąć po prostu, bo nie pamiętasz jakie napięcie tam powiedzmy dałeś, no i szukasz, nie wiem, stacji, a one się nie pojawiają, prawda? No i szukasz, to tutaj, czy tutaj masz, a to wystarczyło włączyć napięcie, tak? No, miałem tak raz, ale to zmęczony byłem, ewidentnie. No, następna sprawa, więc mamy wejście do tego tutaj tunera. Tu jest możliwość odbioru jednocześnie czterech sygnałów, czyli cztery stacje mogę odbierać jednocześnie. Aha. Z uwagi na to, co tutaj sobie możecie zobaczyć z tyłu, są takie po dwa wyjścia, prawda? Wystarczy, co ciekawe, te tunery mają tą fajną rzecz, że wystarczy podłączyć się tylko jedną anteną, nie? Czyli do każdego tunera po jednej antenie, do głowicy w zasadzie, nie? Bo o to chodzi, nie? No bo tunel to powiedzmy to jest całość, tak? No i więc wystarczy tylko do jednej głowicy po jednym przewodzie podłączyć i już mamy sygnał na dwa wyjścia, prawda? Bo to jest tylko przełączane, że tak powiem elektronicznie i strumień danych, który płynie po Ethernecie, bo tutaj jest akurat odbiornik, który może być przez USB, a może też właśnie po Ethernecie sobie lecieć sygnał. No i w zasadzie tylko komputer jest potrzebny do tego, żeby to dekodować, tak? No i prezentować, tak? No, natomiast część nadawcza jest realizowana w ten sposób, że leci sobie powiedzmy sygnał z Adalma Pluto na przykład, bo to jest jedna z możliwości, to nie jest jedyne urządzenie. W tej chwili jest nowe urządzenie, nazywa się LibreSDR, nie? I ono prawdopodobnie będzie tym wiodącym za jakiś czas urządzeniem do DATV, tak? Ale na razie póki co to Adalm Pluto wygrywa tą konkurencję i jest najbardziej elastycznym rozwiązaniem, tak? No i można powiedzieć, że z tego Adalma Pluto leci sobie sygnał na jeden wzmacniacz, drugi wzmacniacz, 40 metrów kabla, antena, już jest via satelita, no via helix,
na satelitę, nie? Jak chcecie, to wam pokażę jeszcze taką rzecz. Moment. To jest wzmacniacz 2,4 GHz. 100 W. 100 W. Tak. No i. 100 W na 2 GHz. I tak. Na paśmie Wi-Fi, jakby ktoś patrzył. Właśnie tak pomyślałem. Znaczy nie całkiem. To jest tak pomyślone, żeby właśnie nie zakłócać, możliwie nie zakłócać, więc Wi-Fi jest troszkę wyżej, tak? Ale to już jest to pasmo, tak. Ale to wzmacniasz do rady tam, gdzie Wi-Fi, czy... Proszę? To wzmacniasz do rady tam, gdzie Wi-Fi, czy... To jest na całe pasmo, włącznie z Wi-Fi, tak. Kurczę, to było dobre. No. Tak, no więc to jest takie urządzenie, które zostało zbudowane przez kolegę, takiego znajomego, no i można powiedzieć, że potrafi dać niezłe emocje, bo na przykład wyobraźcie sobie, że będziecie mieli jakieś zanieczyszczenie na przyłączu, na jakimś tym, na ence na przykład. I przy mocy tej, to sobie przeliczcie, że jeżeli będziecie mieli, nie wiem, załóżmy 0,8 dB, 0, tam, no nawet 0,5, to ile ciepła się potrafi przy 100 W na takiej złączce wydzielić. Do tego stopnia, że w ekstremalnym przypadku feeder potrafi wypłynąć, po prostu się rozlutuje. Do tego stopnia. No, tym się charakteryzują mikrofale, tak? No tak. No, co ciekawe, to co mnie zaskoczyło osobiście, to, że miałem kiedyś taką sytuację, że mi wleciała woda do fidera. Nie wiem, czy kojarzycie takie fidery z kątowym, z taką kątową wtyczką. Mówię chyba to na łosiu. No. Właśnie, nie? No i kątowa wtyczka, tam jest taka śrubka, nie? Z tyłu, przy tym kącie, nie? No, żeby jakoś zalutować ten przewód, tak. Nie? No i była taka sytuacja, że tam wlała się woda i ja miałem takie skoki, że tak powiem tego, skoki mocy. No bo najpierw miałem moc taką, a za chwilę miałem moc taką. Aha. Myślę sobie, co jest grane, no parę prób, nie? Myślę sobie, o co to chodzi, nie? No i kurczę, wiecie jaką metodą wykryłem? Na Macajewa tak zwaną, czyli po prostu dotknąłem i było mocno gorące, słuchajcie, nie? No, także woda... Musiała wygotować. Musiała się wygotować, to znaczy, żeby uściślić. Najpierw sygnał był mały, później rósł. To tak dla uściśnienia, czyli po prostu ta woda jak się już zagotowywała, tam była para wodna, no to ta moc już wypromieniowana rosła. Totalny szok, że to się w ogóle wszystko nie spaliło. Co ciekawe, mikrofalowe wzmacniacze charakteryzują się, co ciekawe, dużą odpornością. Ale nie na jedno. Na zwarcie zasilacza. To jest wtedy do wyrzucenia urządzenia. Jak ci walnie zasilacz, to jest gorzej, niż jak masz wysoki SWR. Paradoks. Co ciekawe. No. No wiesz, teraz to się robi na tych LDMOS-ach, to są wytrzymałe rzeczy, no może kiedyś to były bardzo wrażliwe, nie? No a w tej chwili jest to tak, że się można powiedzieć, już te urządzenia tak łatwo nie da dorżnąć, nie? W ogóle te tunery, też się przekonałem, że też nie jest łatwo taki tuner załatwić. Aczkolwiek udało mi się jeden. Jeden mi niestety odpłynął, poszedł dym. Mam go gdzieś tutaj, to mogę wam pokazać, jak on wygląda w środku. To są dwa układy scalone raptem w środku, w tym nie tunerze, tylko w tej głowicy. Jedna jest wzmacniaczem, druga jest, można powiedzieć, tym dekoderem, tak? I tym układem, który w jakiś sposób wysyła te sygnały, tak? No, ale generalnie no, jest co robić, zwłaszcza, że nagle przy telewizji, w odróżnieniu od łączności radiowej, nagle w telewizji jest sytuacja taka, że musisz się zacząć posługiwać rzeczami, których do tej pory z których nie korzystałeś. Czyli jakiś program, który ci przygotuje ten materiał, prawda? Aha. Który ci zakoduje, który... Czasza, jakiś konwerter? No, dobrze, tak stabilny na początek. No i trzeba zgłębiać wiedzę.
na ten temat. A drugi piesek. Ja jeszcze wam pokażę ten, tego tunera wam pokażę. Jeszcze jakiś... No, trzeba będzie, no bo tutaj sygnał schodzi na 10 giga z satelity, za konwerterem jest ile? Za konwerterem masz odpad od 600, 800 do 2100. No to w sumie taki SDR tylko, że to najprostszy jest, powiem pokryć. Ale, ale to jest tylko wtedy, tak właśnie na SDR-ze, tylko to jest... Normalnie ten konwerter tak skonstruowany jest przy tym generatorze i przy tym często nadaje. Amatorski nadaje troszkę inaczej, troszkę inaczej i wyjdzie ci po 700 MHz na tym kursie. I na tym no to 700. Na tym SDF-ku będzie sobie robić. No, spokojnie. Kurczę, może zrobić. Większy problem będzie taki, że musisz sobie znaleźć taki, żeby nie było. Stąd były takie rzeczy. A, konwenter? Na odbiór sygnału. No. Zwykły... Do satelitarny, tak? Zwykły odbiornik satelitarny też potrafi. No. Tylko, że musi oczywiście mieć oprogramowanie, powiedzmy, które tę wąską transmisję potrafi ogarnąć. Są też takie. Aha. I tu jest na przykład dekoder, który sam musiałem przerobić. Tu są dwa akurat te dwa kwarce. Wystarczy je obniżyć, tak? Obniżyć o 1 MHz. One są tam 300 parę razy mnożone, tak? I dzięki temu masz możliwość odbioru na bo pasmo, które, w którym my transmitujemy, wtedy jest przesuwane na pasmo odbioru zwykłych konwerterów. Nie? To jest takie coś. Natomiast to jest serce tego urządzenia. O, jakbyście sobie spalone, od razu mówię. No, ten zapach spalenizny, no to jest trudno dostępna rzecz, tak? Znaczy, jeszcze jest, ale za chwilę tego nie będzie. Dlaczego? Bo przyszło 400 ostatnich sztuk i więcej tego nie będzie. I co wtedy? Wtedy, no widzisz, będą robić programowe te odbiory, nie? No. A to nie jest w każdym razie to jest taki, to jest wnętrze głowicy, która jest właśnie tutaj. Tu są takie dwie takie głowice, nie? Każda ma jeden sygnał, możliwość obrobienia. No i w zasadzie oprócz tego, że jest powiedzmy wstrzykiwanie napięcia, powiedzmy, czyli zasilanie tam 12-18 V, nie? To jest jeszcze wzmacniacz i sala, który dekoduje. No właśnie on sobie odpłynął. Nie wiem, może mi się uda kolegę namówić, żeby BGA spróbował sobie potrenować. No. Kto wie, nie, może się jeszcze nie, jego historia może jeszcze się zakończyła tragicznie, nie? W każdym razie... Nie wiem co to jest, za 200 wpisów. Za 200 wpisów. Oś centruje. To jest wielogarkowe. Das Schnitzel. Dobra.
pokażemy to ludziom, żeby w następnym roku przyjechało więcej. Mhm. Ty, no właśnie, Andrzej, gdzie masz kamerę? Dzisiaj nie nagrywam, dzisiaj robię live'a. A live'a robię. Tak, bo ostatnio nagrywałem, to dzisiaj będzie live. Ale to muszę czekaj, się przebrać, bo mi zimno. To czekaj, włączę, będę oglądał. Dobra, możesz. Widać najpierw przebrać. Ale to wieczorem, nie? Nie, teraz robię tak szybko. A. Pokażę co i jak. Chodzi o to, że mając jakąś tam temperaturę, to on nie może przekroczyć jej. Dlaczego? Bo uszkodzi układ z drugiej strony. Paradoks. No, specjalnie to jest tak robione. Więc, no przecież, nie? To ktoś to myślał nad tym, nie? Słuchajcie. Pokazuję wam tutaj taki sprzęt, przepraszam. Taki sprzęt, który... Nie, przepraszam, że ci przerywam. Nie, żeby... Nie. Jedź. Twój stream, twoje warunki. Jest po prostu, jak to byłem w maju na rozpoczęciu sezonu w Swoszowicach, no to tutaj był tylko odbiornik. Skło stoło, a dzisiaj mamy nadajniczek. Odbiornik oczywiście też. Antena jest taka. Ile to ma? 2,40? Nie. To ma 120. 120 tylko. Ale nie, ty nią odbierasz tylko. Tak, tu jest odbiornik. A, bo nadajnik masz pod domem, wiem. No, dobra, bo właśnie... Nie. Wytłumaczenie jest proste. No. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mogą być... Mogę cię nagrywać? Proszę. No w tej chwili jeszcze nie mogę tego wprowadzić, ale powiedzmy ten otwór tu. Ciekawe, jeszcze wykryłem taką rzecz, mianowicie, że wszelaka ta czapa, którą się czasami robi, ludzie robią na zachodzie, zwłaszcza takie przykrywki tutaj, takie zakręcane tutaj takie w formie takiego stożka, tak? No to jednak mimo wszystko ten stożek jednak mimo wszystko coś tam tłumi, nie? Czyli daszek lepszy, bo czyli on nie zasłania właśnie, sygnału. Właśnie, daszek okazał się akurat tutaj lepszym rozwiązaniem, nie? No bo to zawsze jest strata jednak mimo wszystko. Teraz mnie czeka to, mam już pluto i będę właśnie... Mniejsze też je mam. No popatrzcie. O kurczę, ale fajny sprzęt. Ja widziałem te aluminiowe, te amerykańskie. To kapitan. Na lampę były, no. Jaki tam jest akumulator? 8 panuszków, możesz włączyć, działa. No przybaczcie, jak nówki. Nie doniosę do samochodu. Mogą być repliki. Ale to mogą być repliki. Dobra. Dobra. Nie śmiej się, bo robią repliki. No samochody. Zobacz po aukcjach, jakie są te. Zobacz po aukcjach, co ludzie sprzedają. Z lusterkiem. Firma Sony. Żebyś wskazówkę to stopać. Tak. Jak tam Tomek? Mnie to wygląda na replikę. Na 100%. Patrz jaki mek. Składasz antenę. A ja tylko... Ty ją masz wyłączył. No. Składasz antenę. Ja wolę teraz jakiś... Czekaj. Okej, no. I ona ma wyłączyć? I ona wyłącza radio, jak złożysz antenę. Tak, masz zegarek zaprojektowany. No wszystko pomyślę. No i tu masz dzisiaj produkują. Możesz kupić tak samo mechanicznie. Kurczę, no to jest stamtąd. To nie jest... To są my co kiedyś. Konwatowy? Tak. I na jakim to pasie działa? CB? No kurczę, ale lubię. Pięknie. Na Balickiej się pokazują od czasu do czasu, to są męczone, to jest wyborysowane i takie. A to jest, wygląda jakby z pudełka. Nie no, kupę repliki jest. No, szwajcarskie na przykład Atlantika kolega ma, no to jak położysz to samo z zewnątrz. Nie? Dopiero fachowiec otworzy kopertę i widzi, że tam jest. No to odbiorę. Repliki. Dużo jest. Czy to może zacząć, czy inne historie biegają? Bardzo dziwne te kanały. Tego szarego. W ogóle tam są bardzo popularne urządzenia dwukanałowe w Japonii, które mają tylko pierwszy i drugi kanał. Na 968 i na 976. Taki dziwny raster jest. I nawet są kanały.
mały w YouTube ludzi, którzy sobie wychodzą gdzieś na górkę z takim radiem i robią mocności tylko na sprzęcie refu, żadnych innych. Ja mam kartę od takiego dziadka. Dziadek to tak, nie, które rzęki wygląda na dziecko, to jest wykonanie, to jest niesamowite. Na tak. Paluszki. Musiałem nakupić paluszki z kapura, bo... Wszystko jest nowe, to albo jest zatopowane było i magazyny leżały. Ja podejrzewam, że ktoś to trzymał w ciemnej szafie. Żeby to nie dostało. Uszały, to nie ma cudu. No niedużo. A wiesz dlaczego na przykład... Ale wiesz dlaczego dużo robili? Dużo robili.